No i dalej na szlaku. Teraz zobaczycie już z pewnej odległości Braehead. Teraz tutaj sobie znalazłem jakąś taką dróżkę łagodną. Schodzę jak gdyby teraz w inną stronę niż chodziłem. Także jest to trasa, której sam jeszcze nie znam, ale bardzo prawdopodobne, że prowadzi ona do miejscowości Greystones, 5,5 km od Bray. Tam w dole widać piękne pola golfowe. Ja może zrobię zbliżenie troszkę. I tam nawet ludzie sobie grają. Takim to dobrze, nie? No, golf jest tutaj bardzo popularną dyscypliną. I bardzo taką prestiżową, powiedziałbym. Pójdźmy, zobaczmy. No tu jest jakieś ogrodzenie, to nie będziemy chyba przechodzić tędy. Zaraz najwyżej zajdę z drugiej strony, zobaczę czy może drugą stroną da się przejść. No faktycznie, być może jakiś teren prywatny, bo jest tutaj droga, którą można zejść w dół też. No właściwie może tędy sobie zejdziemy. Tak liczyłem na to, że będę mógł sobie tymi górami trochę pochodzić, ale chyba nie ma takiej możliwości. No zobaczę jeszcze tutaj tędy, bo tu jest droga w górę. Chciałem wejść na szczyt i troszeczkę tą górą sobie pospacerować, a nie od razu schodzić. Tak, żeby troszeczkę mieć dłuższy kontakt z tymi pięknymi widokami, z tą przyrodą. Teraz jakoby znowu wchodzę na górę i spróbuję zejść inną stroną jeszcze. No wiem, że niektórzy tam, gdzie to ogrodzenie było, niektórzy tamtędy po prostu przechodzą, ale chyba nie na to polega turystyka, żeby chodzić jakimś dzikim szlakiem. Zdjęć też trzeba porobić, widokowych.
prowadzenie chyba tu niestety jest wszędzie.